Czołem ludzie, witajcie serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Until Dawn. Boże, co ja chciałem powiedzieć teraz? W Until Dawn oczywiście. Kontynuujemy sobie tutaj w kopalni. Musimy dotrzeć z tą piękną dziewczyną do chatki. Oni tutaj mają jakieś kurde smaczki na siebie, więc trzeba im dopomóc w tym. Ale ta sirota wpadła do kopalni, no i trzeba... Co to było? To nie był totem? Co to? A nie, kamień zwykły. No, trzeba im pomóc wydostać się stąd, bo przecież o tam coś leży. Tu coś z tego, co widziałem, jest. Ha. Kiep. Kapka, ekscentryczne miejsce na palenie. Jest świeży. Ciekawe, kto tu był. Upsi, że tak powiem. Wow. Historyczny symbol. Muzealne. Jaskinia szamana. Pozostałości po rdzennych Amerykanach. Na pewno nie jest to wystawa rozkochanych w sztuce górników. Nie, nie, to chyba jakaś świątynia czy coś. Świątynia? Czego? Cholera wie czego. Ale raczej bym stąd uciekał, bo... To tak... Trochę nie bardzo. Ale patrzcie, oni mają tak... Wszystko okej? Tak. Było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. Nie. Może lepiej już chodźmy stąd, co? Cały czas idziemy do przodu. Poza tym, patrzcie, on ma cały czas buty ośnieżone. No nieźle. Tu coś leży. Jakaś mapka. Jest. Strasznie przytulne to miejsce. Strasznie. Powiedziałbym wręcz, że nie chce się aż stąd wychodzić. Tak przytulne. Tu co jest? No, tu. A, ściana, tylko tak dziwnie postawione te filary. Okej. Coś tu znajdziemy jeszcze ciekawego? Jakiś totemik może? Wreszcie! Światełko w tunelu. Nie wiem, czy jest się czym cieszyć. Dobra, jest lampa, więc tyle dobrze. O, tu jest coś, jakiś totem pewnie. Tak jest, totem. Pokaż. Ała. Żółty czy brązowy? Straty. Straty to chyba brązowy, nie? Straty jest. No dobra. To możemy iść dalej w takim razie, skoro już totem jest odkryty. No, czasami warto zbaczać, widzę tutaj te ścieżki. Co to? Jakieś dyby? Okej. Okay. W tą stronę do góry po schodach do chatki, a my musimy do chatki się udać, więc idziemy. Tak na razie niewiele się dzieje. Myślałam, że to będzie raczej chatka Baby Jagi. Ha, czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić tam jakieś nieczyste zaklęcie? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie spłonął na stosie, zanim zaczniemy. O, teleskop! Teleskop. Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na chatkę.
Matkę. Wow. Co jest? Widziałam kogoś w chatce. Serio? Pokaż. Tak. Niech spojrzy. Co to było? Pokaż jeszcze raz, bo nic, że mnie... Gdzie ona tu kogoś widziała, kurde? Chyba jestem ślepy. Nie brałaś czegoś czasem, Złotko? Nikogo nie ma. Nie wiem. Nie wie, czy coś brała? Co to, kurde, ma być? Tu coś jeszcze jest. Hey, Jess. Mhm. Trzymaj się blisko, okej? Okay? Co jest? Nic, tylko tu jest napisane, że w okolicy czasem grasują niedźwiedzie. O, Michael, wiem, mam mega pomysł. Jaki? Chodźmy przytulić misia. No proszę, proszę. Misia może to wkurzyć. No, tak jakby. Dobra. Idźmy dalej, bo... Ej, gdzie dalej? Do tej chatki, co? Tutaj? Tutaj. Ach, te scenki otwierania rzeczy. Tak bardzo trzeba się natrudzić tym padem. Zima, powiem wam, piękna tam jest. Też bym taką chciał. A tymczasem u nas tylko mróz i śniegu, już coraz mniej. Aha, muzyka się robi ciekawa. O kurde. Ostrożnie, ptasi muszczku. To tylko odpowiedź na pieśń Godota. Wow, łatwy jesteś. Tak, jest we mnie morze miłości. No teraz brakuje, żeby się złamał ten most. Tak. Ale nie. No i co? Widzę kolejna przeszkoda na drodze. Czy mi się wydaje? A nie. Ja pierdzielę. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? Serio? Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się, zrzędo. A, pokazuwa. Ej, Mike! Chyba masz coś na twarzy. Dobra, okej. Okay. Sama się prosiłaś? Jess? Oho. Jess! No pięknie. Samcia! No? Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Miałam się właśnie iść kąpać. O! Może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart! He, 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 he. Taki na poziomie. No nie wierzę. Dobra, Josh. Zobaczymy, czy wiesz, jak włączyć ciepłą wodę w tym swoim super gniazdku. Ja nie wiem, czego ona się spodziewała, że wrzątek tu poleci od razu. No, tak jakby dopiero tu przyjechali, więc... Woda ma prawo być zimna chyba, nie? Czy nie? Czy się mylę, bo wszędzie jest ciepła woda od razu.
Dobra, to idziemy na dół. Co to było? Brzmiało odrobinę strasznie. O, tu jest jakieś schody do góry. Tu jeszcze nie chodziłem. Chyba? Nie, nie byłem tu jeszcze. O, tu coś leży. Tu. Jakiś... tatuażysta. Wskazówka. 18 marca 2013. Tam dalej coś jeszcze leżało. To rzeczy Hany. No, nawet jest inicjały jej. Josh, gwiazdka 2010. Mhm. Bardzo ładna pozytywka. O, ty, coś jeszcze jest tu. No, co to? Party. Byś wpadł na moją imprezę. Należy się stawić w Casa de Mike. Okej. Jej, Hana. Podobał ci się, co? No tak jakby teraz to już jest bez znaczenia, czy jej się podobał, czy jej się nie podobał. No ale... O, tam coś jest na dole. Czyżby kolejny? Nie, myślałem, że totem kolejny. Tymczasem... Ładno. Wiadomo, że chodzi o Majka. Okej. Znaleziono... To się nie uda, on jest szalony, tylko myślę... Ciałem, a ty ciepłą kluchą, który w głowie tylko szydełkowanie. Okej. O, zwieź z domu, zrób sobie dziarę. Aha, dlatego dziarę chciała sobie zrobić. Okej, wszystko jasne. Taka dziara, żeby, wiecie, zaszpanować chłopakowi. No dobra. Tu jest łóżko. Tu coś by, tak jakby mi pod nogami... O, co się z kamerą wydarzyło teraz? Co, ja teraz temu Joshowi muszę iść pomóc, czy jak? Serio? Tu się nie da przejść? No to lipka. Tu już byłem. No, tu coś jest, jakieś drzwi. Otwarły się mega creepy. Dobra. Tu, w tą stronę coś jest? Czy nie ma? Dobra, musimy iść tam. Jak myślisz, ile mu to zajmie? Myślę, że powinniśmy się rozejrzeć za kocami. Dasz radę, stary. Wierzymy w ciebie. O, oczywiście. Juhu! Dajesz, Josh, dajesz. Ale mu kibicuje. O, tu coś jest. Jakaś nagroda filmowa? Wskazówka. Bob Washington, klasztor krwi. Fajna figurka, fajna. No coś nie bardzo rozpalają, to tylko w kulki lecą. Może tędy teraz, co? Znaczy, nie wiem, tam są schody w dół, a... Prawdopodobnie potrzebujemy zejść w dół. Oż ty. Te przejścia kamery czasami... No, nie, że mnie wkurzają, ale są takie... Że się człowiek tego nie spodziewa i nagle kamera ucieka, nie? O, zamknięte. Ciekawe czemu. Na pewno nie możesz tam iść, dlatego jest zamknięte. Dobra. Dobra. Wiecie coś, Firusy? Mam dla was pewną propozycję. No? No dobra.
Jestem niemal pewien, że gdzieś tutaj w tym domu mieliśmy tablicę duchów. Co? A, macie tablicę duchów? No, spoko są, nie? Stary, przecież to tylko zabawka. Jaj, co robi? Właśnie nie, ciągle urządzaliśmy seansy, jaj. Hej, Josh, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler, jest w piwnicy. To może wy poszukajcie tablicy w tym czasie, co? Chris, poszukajmy jej. Będziemy niczym poszukiwacze skarbów. Poszukiwacze skarbów, chyba duchów. Niech będzie. Wypas, nie będziecie żałować. Masz ochotę dołączyć? Nie, zostanę tu sama. A ty idź, a ja tu poczekam i gra się skończy, bo jak nie pójdę z tobą, to nie ruszymy dalej historii. No, skręcaj. Dziołcha. Właśnie to jest to, że czasami ta kamera jest w takim miejscu, że nie bardzo wiem, w którą stronę tą gałkę trzeba. Zauważyłeś, że dałem Chrisowi aż wspólne zadanie? Przyda im się trochę czasu na osobności. Kurde, wiesz, pasują do siebie. Mogliby się przestać ociągać i spiknąć. Serio, im chyba potrzeba jakiegoś bodźca, który ich połączy, nie wiem, traumatycznego przeżycia, który ich u sobie popchnie, bo w takim tempie prędzej wylądują w domu starców niż, no wiesz, no. Jakieś zdjęcie. Josh, Hannah i Beth. Czy ona ma tutaj tatuaż motyla? Aha, zamknięte. Tu coś znajdziemy jeszcze? No, czekaj, młody się chce porozglądać tu. Jakieś totemy poszukać, wskazówki, coś tego. Wiesz, jak jest. Wiesz co, sam... Tak, Josh? Chciałem tylko powiedzieć... Że? To naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś sam. Josh, możesz na nas liczyć. Serio, zawsze i wszędzie. Posłuchaj, wszyscy jakoś przez to przejdziemy. Razem. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. Te ich miny czasem są dziwne. Tylko ostrożnie. Wyobraź sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. Mm-hmm. Ale czy z takich? To nie są zwykłe schody. To są schody do piwnicy Josha. Oho. Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz. Wiesz, trochę mnie to miejsce przeraża. Cię? Nie chciałabyś tu zostać sama. Tam żartobliwie. Na śniegu chyba trochę ciężko się gra w baseball, co? Nie, no, nie graliśmy przecież zimą. Przyjeżdżaliśmy tu latem i spędzaliśmy niezapomniane chwile. Mama, tata, siostry. Wtedy urządzaliśmy zawody na tamtym wielkim trawniku. I teraz to już nie wróci. Jest inaczej. Nie sam. No ale miałem przecież naprawić tego starocia, nie? No nie działa, no. Możesz to podtrzymać?
Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Ej, o. Możesz świecić tu, żebym coś widział, dobra? Akurat w momencie, kiedy miałem się nie ruszać, to chciałem sobie rękę poprawić, bo mnie już zdrętwiała trochę. O, jak wibruje pad. Nieźle, nieźle. To było śmieszne. Okej, słuchaj, zanim uruchomimy boiler, musimy najpierw zwiększyć ciśnienie wody, dobra? Brzmi skomplikowanie. Nie, to dość prosta rzecz. Okej. Tam ktoś szedł. No przecież nacisnąłem. Ej, tam ktoś przebiegał po lewej stronie. A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Tylko cię czuję. Widzę, że na serio spękałaś. A... O Boże. Nie ruszaj się. Po co? Coś jest za tobą. O, jasne. Nabrałeś się. Chciałeś spojrzeć. Prawda. Prawda. Słodko, musisz się dużo bardziej postarać, żeby mnie wystraszyć. Cześć. Czekaj. Też to słyszysz, nie? Josh? Co? Rytm jest... dziwnie regularny. Nie, nie. Nie ma w nim nic regularnego. Zaniepokojona. Może trzeba... iść to sprawdzić. Po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. Ta, racja. To takie... takie typowo amerykańskie jest. Tak typowo amerykańsko odważni oni. Oh my god. To ten głupek. Żeby nikt się tu nie pałętał! Co? Co do licha? Bum! Zostaliście zmniszczeni. Że co? Nieźle, całkiem nieźle. Ale... Matko Boska, kiedy to było? To zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję? Nie no, jaja sobie robisz? Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie, i strasznie żałuję. Dobre to było. Po chwili namysłu przyznaję, że twój głupi numer mógł mieć w sobie ziarenko humoru. Mistrz żartu. Nie mówiłam nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie. Zrobiłaś w galotki, przecież czuję. Dobra, ta latarka tam została, myślę, że nie bez powodu. Co to jest w ogóle za strój? Znalazłem powołanie. Mhm, błagam, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej. Udało ci się ją znaleźć? Dabadabadam. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Wiecie co? Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Nara, miłej zabawy. Nara. No i uważajcie na Josha. To intryga. Okej. Okej.
Dobra, czyżby to był koniec rozdziału? Tak jest, mamy koniec rozdziału, więc jak tylko przejdziemy spotkanie z naszym terapeutą, to zakończymy odcinek. Chcę znać twoje odczucia wobec bojących się zjawisk nadprzyrodzonych. Duchów, upiorów i innych sił pochodzących nie z tego świata. Ty też czujesz ten strach? Oho, ktoś w czapce. Nie. Będę odważny. No tak. Więc jakie są twoje odczucia wobec co się boją? Żadne. Hi. Gardzę nimi. Taki będę. Rozumiem, czyli Mike boi się odosobnienia. Współczujesz mu? Czy współczuję Mike'owi odosobnienie, że boi się? Tak. To nie ma odbicia w sposobie, w jaki prowadzisz swoją grę, prawda? Ciekawe, jaki to ma wpływ na... na to, co się w grze dzieje, te odpowiedzi tutaj moje. W ogóle teraz jesteśmy jakby w zniszczonym tym gabinecie. Wcześniej był normalny. A teraz... zbadajmy nieco głębiej twoje uczucia wobec innych osób. No dawaj. To, co cenisz, to, co szanujesz w sobie i w innych. Co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze? Lojalność czy szczerość? Niech będzie lojalność. Więc skłamiesz, by zachować lojalność wobec przyjaciela, okej. Okay. A co wybierzesz? Lojalność czy dobroczynność? Ej, trudne te pytania są. No, w sumie nie wiem. Niech będzie dobroczynność. Taki szczodry i troskliwy człowiek. Jak miło. Super. No, koniec. Znowu skończył nam się czas. Wkrótce się spotkamy. No właśnie, moi drodzy, więc wkrótce się spotkamy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Until Dawn. Tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej!